Czyli tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Defoleste. Dzisiaj zaczniemy tutaj od plaży, od tego wybrzeża, a w sumie nie od samej plaży, tylko od schodów na górę. Tak. Gdzieś będziecie mieli ankietę dotyczącą FIFA. W szczegóły będziecie mieli na górze adnotacja, wam wszystko powinno ładnie, ładnie wyskoczyć. I w sumie tyle. I będzie też nowa rozpiska co kiedy jak, to też potem do tego siadam. Więc tak, zrobimy dzisiaj schody, pełno mięsa mam, poszedłem po prostu, pozbieram sobie zapasy i tyle, żeby było, wiecie, i to może wyglądać, bo te schody powinny mi bardzo ułatwić wchodzenie z tej strony, że nie muszę obchodzić całej tej tam skałki. Dobra, jak ja tędy zawsze chodziłem, dobra. Tego drzewa bym się pozbył. Ale czy dam radę? Bo twórcy Deforesta często bawią się, że wiecie, tu skałkę gdzieś przyniosą, tu coś. Myślałem, że to już jakieś mutanty wychodzą, ale mamy dopiero siódmy dzień. Dobra, ja tu sobie zmarnuję bombę, bo mnie stać. No, drzewo. Dobra. Dostałem jeszcze za nie wszystkie kłody. Cztery kłody. Wszystko się ładnie zgadza. Więc dobra, zbudujemy te schody. I przynajmniej wiem, że kanibale nie wejdą. No bo nie wejdą, bo no tutaj jakiś może tam jakimś cudem wejść, ale reszta... No to powinien być taki przypadek, że... Przypadek przypadków, że tak powiem. I dobra, takich ogłoszeń, jeszcze takich niezbyt szczegółowych, ja wracam, już się ogarniam po prostu. Bo tak nie może być, przez wakacje chciałem wbić 500, mam październik i mam jeszcze 400 widzów. Pretensje mam tylko do siebie, że po prostu tak zdygałem wszystko, ale nadrobimy to, ja to nadrobię, wróci Hoodworld. Wróci Hoodworld. I co z FIFA to podejmiecie, bo ankieta dotyczy FIFA w tym momencie, się chyba powtarzam nawet. Dobra, to drzewko zetniemy ładnie, żeby tutaj kanibale mi się po moim drzewie tutaj nie wspinały, bo one tutaj lubią sobie się wspinać tutaj. Dobra, pyk. W ogóle te lisie jakoś tak dziwnie... Dziwnie w ogóle się... zachowują. Dobra, z tymi schodami to na pewno jest pomysł na plus i... zresztą pokażę wam, co jeszcze zrobiłem w tym domku. Tak, zakleiłem jakby kamieniem jedną tą ściankę od przodu, zrobię to jeszcze od tyłu. Jak to brzmi, dobra mniejsza. Bo już za chwilę pojawią się w komentarzu pewnie. Ale no. I skończymy łóżko. Skończymy, no chcę, no bo... cztery skóry z... Królika to jest dużo. To są aż cztery króliki do upolowania. A to jest dużo. Może jakąś pułapkę postawię, chociaż te pułapki też... Już nieraz mnie zrobiły. Nie będę przynajmniej teraz wulgarnym osobnikiem, bo ostatnio to się zdarza często i za często. Dobra, jak to jest czwórka i to też jest czwórka, dobra. Żeby tylko kanibale się nie... Oj. Jak ja bym się zaczął gonić teraz, kicajek. O dobra, tak mogę nawet dokładać do drewna, to jest dobre. Dobra opcja, mi się podoba.
Aha, i tak, ja chciałbym jeszcze przejść, może nawet w tym odcinku, do projektowania właśnie części gospodarczej, które właśnie schody by prowadziły na tą część gospodarczą. Ja wam jeszcze pokażę, o co mi chodzi. Serio, mogłem wsiąść jedną piątkę, a nie czwórkę. Oczywiście nie spojrzałem. I... Już nie, dobra, to drewno wykorzystam tak czy siak, tylko będę musiał je wnieść. Był lag, czyli nie kanibale mi się pewnie renderowały. A ja kondycji nie mam i niosę drewno, więc jestem w dupie trochę. Ale dobra, mniejsza, dobra. Co, wypijemy, zjemy na prędkości. Jedzenia mam w opór, bo mam jeszcze pełną suszarkę jedzenia, które się suszy. Więc tak, o tym powiedziałem, o pomysłach tak. Dobra. Dobra, zetniemy. Dobra, to małe zetniemy. Dobra, ono monopatyków mi nie da. Aha, ja nie mam kondycji, fajnie, podoba mi się. I w sumie tak. Jeden kanibal mógłby przyjść mnie odwiedzić na prędkości, wiecie, bym go poznał z moją katanką piękną i byśmy mieli skończoną i lampę, i tutaj elementy oświetleniowe ogólnie. Nie mam pojęcia, jak ten jeden tutaj, jak te zwierzęta się renderują, tworzą, jak deforezję tworzy. W sensie świat gry, nie mam pojęcia, ale to jest deforest, nie wnikajmy w takie szczegóły. Dobra, teraz tylko, żeby dało się tutaj jakoś ładnie, tak ładnie, zgrabnie wejść, pyk. No i widzicie, szybki transport na górę. To drewno sobie rzucę tak, ono mi się nie powinno sturlać. Dobra, tu się zablokowało ładnie. No, widzicie, pozostałość mięsa, taki bogaty jestem. Dobra, to wygląda tak. Schodki. Tutaj w sumie też mogę dorobić schody, ale to byłoby już chyba w tym momencie marnowanie drewna, które teraz mimo wszystko mogę sobie nosić też z dołu, a nie tylko z góry. Też jest jakąś pozytywno, jakimś plusem. Pozytywnym mocą chciałem powiedzieć, ale to trochę. Dobra, mniejsza o tym, czy to by było takie, czy takie. Dobra. Dobra, odstawione. Kamienie. Dobra, kamienie mam full. Czyli tak, idziemy na górę. Zostały mi tak 4 kości tutaj. Skończyłem sofę ładnie, pięknie. To trzeba jeszcze zabudować tak jak tutaj, ale widzę, że... No. Że budowanie w deforest się odpaliło. Level hard po prostu. Aha. Teraz weź to wszystko, człowieku, pokasuj. Dobra, zapomniałem, że to trzeba ręcznie wszystko. Pyk. Te drzwi też ostatnio tak działają. No wiecie co, ja sobie zmienię ten kolor na prędkości na oryginalny, żeby trochę lepiej te szablony widzieć. Okej, dobra. Więc tak, i teraz jedna z tych trudniejszych części, jeżeli chodzi o... O projekt to... dobra, takie ciemne tutaj wszystko, ale dobra. Jak to wygląda z tyłu?
Trochę opada na dół, ale myślę, ale nie jest źle mimo wszystko. Dobra, drewno nie spadnie. Te sanki to ja przypadkiem. O! Dostanek włoży to drzewo. Dobra. Tak, to szybko zniesie tego. Wybudujemy, dobudujemy drugą warstwę. Więc powinno być ok. Kamień tutaj też szybko powinny się renderować. Aha, właśnie, pokażę wam, o co mi chodzi, jeżeli chodzi o ten punkt gospodarczy, że tak powiem. Planowałem zrobić taką tutaj oto platformę. Gdzieś myślę taką. Albo nie, żeby... Znaczy domek, ten checkpoint tak będę musiał wywalić potem. Więc tak, pyk. Żeby mieć tutaj takie jakby... Jakby zaplecze. Zaplecze, w cudzysłowie wszystko. Takie powiedzmy, o. O czymś takim podobnym myślałem, ale nie takim, nie aż takim. Dobra, weź, ile tutaj w ogóle, 36 logów, trochę dużo, gdzie to, kurde, nie mogę to jeszcze tego usunąć, no halo, the forest, dziękuję. Zrobiłbym takie tutaj. Nie, zaczynanie od tamtej strony nie ma większego sensu, myślę. Zrobiłbym taką jakby ścianę tutaj. Taką tu, tak. Takim mocno nierównym, nierównym kształcie. Ja w sumie mogę to też prosto poprowadzić. Prosto, prosto tutaj. ...25 logów. To wygląda. Tutaj mamy jakiś kawałek zawsze przestrzeni jakby. Dobra, ale tak, to będę musiał wywalić na pewno. I tutaj, i co z tym? No tutaj bym musiał pewnie schody kolejne dorobić. Więc taki szybkie. Nie wiem, co powiedziałem w tym momencie, ale dobra. Taki projekcik schodów. Zaczepiałem się nawet ładnie, więc to by było... dobra, tutaj trochę krzywo, ale dobra, ale tam mniejsza. I tutaj bym sobie zaprojektował... Ja już w sumie tak, i tutaj mam takie wejście zawsze, wejście z tyłu. Tutaj mam też przejście, więc nie muszę w sumie budować żadnych innych rzeczy. Tutaj mogę zrobić taki magazyn pseudo. Pseudo, no magazyn po prostu. Dobra, wracam sobie na... Na ten korol... Korol... Dobra, mniejsza. Jaśniej i po prostu, no pięknie po prostu. Dobra. Tak, skończymy sobie to. Tak jak teraz tych królików potrzebuję. To jest po prostu szok. Ale wiecie, co ja zrobię? Ja po prostu chyba zrobię wam cięcie. Dobuduję to, zrobię wam cięcie. I zobaczymy, czy to będzie miało sens. To znaczy, no tak, wywalę na pewno... Nie tu. Wywalę na pewno tamten checkpoint. Tą chatkę pierwszą, co wybudowałem. I wiedziałem, że tu drewno pójdzie się malować, ale mówię, ja tutaj chcę przesypiać trochę. Dlatego to zbudowałem. No dobra, inwestycja trochę nie trafiona. Można powiedzieć, że nie trafiona. Więc dobra. Tak, to z wami jeszcze dobuduję.
Więc w sumie tak, zjemy, dobudujemy to tutaj. Jeszcze zobaczę, czy będę to zabudowywał w środku, ale chyba. Ale chyba nie będzie trzeba, bo tak trochę przestrzeni to doda. To nie jest, wiecie, to nie są tak, takie zamknięte pomieszczenia, dobra. Suszarka amku szybkie. Dobra, rybka przewieszona. Dobra, 15 kamieni. Fajnie jakbym to do końca dnia. Wybudował chociaż właśnie torby. Torby będą też ważne, jeżeli chodzi o dalsze budowanie. No, myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Nie wiem, jak to będzie się zachowywało jeszcze z góry. I jaką będzie tutaj to miało tak dokładnie funkcję. Możecie dawać też pomysły. Ale to myślę, że to zrobimy tak prawidłnie z kamienia. Tak jak się u mnie zazwyczaj buduje, bo jak ja widzę tyle drewna, to po prostu domek wygląda ładnie, ale no nie no, z kamienia nie zrobiłbym takiego takiego domku, a efekt budowy jest fajny, mi się podoba jak najbardziej, jestem zadowolony, no tylko mówię, to trzeba jeszcze skończyć meblować tutaj, no i tutaj brakuje mi tego balkonu, ale co zrobić, tak, to tylko deforest. Dobra. Dobra. Ostatnia tutaj grupka, ja wam robię cięcie, pokazuję wam potem, co zrobiłem. Tego jeszcze prawdopodobnie nie będę tykał. Więc tak, to odnosimy. Pamiętajcie o ankietach. Dla mnie one są ważne. Wiem, co robić, czego nie robić. Dobra. Widzimy się przy efektach. Już, dopiero. Dobra. Tak to się prezentuje tutaj, z tyłu to wywalę, a skóry z królika nazbieram poza odcinkiem. I tutaj wszystko skończę poza odcinkiem, więc tyle. No w sumie za dużo was nie ominie, bo tutaj jest głównie biegania. No właśnie tutaj jedną czaszkę usunąłem przez przypadek. Więc wiecie, no dwie czaszki, cztery kości. Jeżeli chodzi o drewno, też nazbieram poza odcinkiem i zobaczymy, jak to będzie wszystko ładnie, pięknie wyglądało. Póki co ja wam dziękuję za uwagę. Tak jak mówię, wracam. Będzie już, mam nadzieję, będzie tylko lepiej, jeżeli chodzi o rozwój i tak dalej. Dobra, znowu zaczynam się rozgadywać. Dobra, dzięki, na razie, do usłyszenia.